Smart Domowe Rozmowy by Somfi to wideopodcast z dawką merytorycznej wiedzy o tematyce domowej i technologiach smart. Jak stworzyć komfortową przestrzeń w swoich czterech kątach? Jak radzić sobie z natłokiem domowych obowiązków? Kupować? Budować? Remontować? Co się opłaca? Na jakim etapie należy wdrażać rozwiązania inteligentnego domu? W imieniu marki Somfi na wideopodcast zaprasza prowadząca Natalia Tur. Witamy w wideo podcaście Smart Domowe Rozmowy. Ja nazywam się Natalia Tur, a moją rozmówczynią jest dziś Anna Maria Sokołowska, architektka wnętrz, laureatka wielu branżowych nagród. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam Cię. Aniu opowiadasz, że kilka lat temu, w 2017 roku, zakochałaś się w Stodole i owocem Twojej miłości i fascynacji jest marka Stodolowa. Czy może zechciałabyś opowiedzieć więcej o tej wzajemnej fascynacji i zauroczeniu? Zapewne, jak każdy młody architekt. Będąc jeszcze na studiach, marzyłam o tym, żeby stworzyć dom dla swojej rodziny przyszły. Tak naprawdę od samego początku myślałam o tym, żeby zaprojektować dom od podstaw, dla siebie, pod swoje potrzeby. Kiedy już jednak zaczęłam pracę zawodową i weszłam w tą branżę, najpierw w architekturę, potem w projektowanie wnętrz, okazało się, że pomysł ten może mnie nieco przerosnąć ponieważ miałam większe doświadczenie zdecydowanie w projektowaniu wnętrz, w wykańczaniu wnętrz niż w budowie od podstaw. A bo jak rozumiem, miałaś taki plan, że chciałaś wybudować początkowo dom od podstaw. Tak, mhm. ponieważ, ponieważ jestem architektem z wykształcenia y, i też pracowałam w tym zawodzie przez, przez jakiś czas. Y, później jednak y, moja miłość do, do projektowania wnętrz była silniejsza i, i zdecydowałam się na to, żeby jednak... Z, z, zrezygnować z kubatury, a y, skupić się tylko i wyłącznie na wnętrzach. Dlatego ten temat był dla mnie zdecydowanie bardziej y, przyjemny i, i taki był na takim pewnym gruncie. Y, dlatego też, y, też to wykończenie jednak y, gotowego już tak naprawdę budynku y, było dla mnie dużo łatwiejsze. Ale to było tak, że ty szukałaś stodoły, czy po prostu nagle sobie przejeżdżałaś gdzieś i zobaczyłaś stodołę i, i twoje serce zaczęło bić szybciej? To właśnie było y, spowodowane y, tym, że zaczęłam szukać, Budynków do remontu. Przez to, że jednak zdecydowałam się nie budować od podstaw, to mój, mój zakres poszukiwań się ograniczał do, do budynków do remontu. I wtedy wpadł mi pomysł na to, żeby jednak, może stworzyć coś co będzie takie nietypowe. Czyli e, zaczęłam szukać właśnie starych budynków gospodarczych, e, stodów, warsztatów, stolarni. Tak naprawdę e, przejrzałam e, sporo nieruchomości, e, zanim e, tak naprawdę nie trafiłam na e, nieruchomość, która totalnie mnie zachwyciła. Tę jedyną. I to akurat nie była jeszcze ta, do której, e, o której będziemy mówić. Mhm. E, Znalazłam budynek przepiękny po niemiecki, e, z czerwonej cegły. Coś totalnie niesamowitego na działce z dostępem do jeziora na obrzeżach Gdańska. E, no i to była prostu, to była miłość od pierwszego wejrzenia i to, to było coś tak, dla mnie tak niesamowitego. Niestety e, nie udało się tej nieruchomości kupić, mm -hmm. e, ale dwa miesiące później e, pojechałam e, właśnie do Rumi. Bo była też działka na sprzedaż z dwoma budynkami, w tym budynkiem gospodarczym. I był deszczowy dzień. To był kwiecień, to była połowa kwietnia, było, było deszczowo i, i chłodno. Kiedy przyjechałam tam na miejsce i zobaczyłam ten ogrom po prostu zieleni, lasu i tego, co, co ten teren jest w stanie zaoferować, to po prostu się popłakałam. Było to dla mnie. Zresztą nadal jest dla, to dla mnie naprawdę wzruszające. Pokochałaś to. Tak, mhm. to była po prostu, to była dla mnie miłość od pierwszego wejrzenia i to był rzeczywiście taki... Um... Taki impuls do tego, że, że to jest moje miejsce, że to jest to, jest to y, co chciałabym mieć w przyszłości i na co chciałabym na co dzień patrzeć. Y, I tak naprawdę dopiero później zobaczyłam budynki, które, które są na działce. Natomiast y, ten teren to rzeczywiście było taki, to, to było clue, tak naprawdę, dla którego, dla którego warto było się, się poświęcić tej inwestycji. Ojej, ale muszę powiedzieć, że ja naprawdę widzę, że wzruszyłaś że się, to takie bardzo wiarygodne, tak, na, że naprawdę jest, pokochałaś tak, to miejsce. To, to, była, to było dla mnie po prostu coś tak, tak niesamowite przeżycie. Nigdy w życiu nie, nie trafiłam na takie miejsce, które, y, które by było dla mnie y, tak bliskie. No właśnie jak ludzie reagowali na Twój pomysł. Moi bliscy raczej byli sceptycznie do tego nastawieni. Czyli to był taki trudny związek na początku. To był trudny związek, tak, ponieważ budynek gospodarczy z 1940 roku, który wymagał praktycznie no, generalnego remontu, on był przeznaczony, od samego początku działka była jako działka... Budowlana z dwoma budynkami do rozbiórki. Więc tak naprawdę to już nawet pozwolenie na rozbiórkę było przygotowane. Natomiast ja powiedziałam, że absolutnie, ja właśnie dla tej działki, dla tego widoku, ale też właśnie dla tych budynków ja chcę tą działkę kupić. A no właśnie, no bo co, co zapewnia tego typu budynek, czego nie mógłby zapewnić dom budowany od podstaw? Przede wszystkim są to budynki dosyć nietypowe, często o bardzo dużych walorach estetycznych, tak jak właśnie wspominałam, ten, ten piękny budynek, którego nie udało mi się kupić, ceglane. Stoją też w takich bardzo malowniczych okolicach, właśnie w pozostałości dawnych wsi, w miejscach, które, które są jednak takie. Przede wszystkim otoczone zielenią, otoczone też starymi drzewa, drzewami, sadami, bo są to po prostu takie typowe tereny, które kiedyś należały do wsi, a teraz zostały włączone do, do miast albo przedmieść. No tak, ale niektórzy mogliby się uprzeć i korzystając, zachowując to piękne otoczenie, wyburzyć dom i wybudować nowy, a jednak zdecydowała się zaadoptować stary budynek. Tak, no takie było główne założenie. Kupowałam tą działkę z, z budynkami, właśnie po to, aby, aby uratować e, architekturę, aby, aby dać temu miejscu drugie życie. E, w nurcie, który jest teraz tak bardzo popularny, e, Less Waste, e, no, jednak to e, używanie starych, e, starych elementów i, i starej architektury do tego, żeby stworzyć e, coś nowego, e, jest jak najbardziej tutaj w trendzie. E, Zależało mi bardzo na tym, żeby tą architekturę uratować. I było to dosyć trudne, ponieważ, ponieważ budynek rzeczywiście wymagał gruntownej przebudowy, ale powstał jakby no, Myślę, że całkiem wartościowy kawałek architektury. Czy mogłabyś powiedzieć, na co trzeba być gotowym, a z czego ludzie często nie zdają sobie sprawy, decydując się na zaadoptowanie stodoły lub innego budynku gospodarczego? W pierwszej kolejności powinniśmy się nastawić na to, że Budynki tego typu często są w złym stanie technicznym, dlatego wizyta konstruktora, osoby z uprawnieniami, która jest w stanie sprawdzić stan techniczny budynku, to jest tak naprawdę podstawa. Od tego od tego, tak, od mhm. tego powinniśmy zacząć nawet jeszcze przed kupnem po prostu takiego budynku, ponieważ musimy sprawdzić, czy ten budynek w ogóle będzie się nadawał do, do adaptacji. Konstruktor przyjeżdża na miejsce, robi odkrywki, sprawdza. Sprawdza konstrukcję ścian, konstrukcję stropów, ocenia, czy ewentualne pęknięcia na ścianach są, są możliwe do, do naprawy. Także to jest, to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, od jakiej powinniśmy zacząć. Kolejna to na przykład badania gruntowe. To jest, to jest taki temat, który, który tak naprawdę każdy z nas, czy adaptując, czy budując nowy obiekt, powinien, powinien na to zwrócić uwagę. Wtedy też jesteśmy w stanie ocenić, czy na przykład, jak, na jakiej wysokości mamy wody gruntowe. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy będzie potrzebny drenaż opaskowy budynku, czy, czy ciężka izolacja fundamentów. Także to też I to jest... kto robi takie badania gruntowe? Do Geotechnicy. Także w, w tym przypadku trzeba się zgłosić do firmy, która się zajmuje badaniem. Czyli konstruktor, geotechnik. Tak. Trzeci punkt. To jest jeden z takich kluczowych do pozwolenia na budowę lub na przebudowę, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jeżeli takiego planu nie ma, to możliwość wydania warunków zabudowy, ponieważ wtedy dopiero możemy sprawdzić czy na danym terenie możemy zaadaptować taki budynek na obiekt mieszkalny i na przykład, czy możemy ewentualnie przeznaczyć go nawet na budynek usługowy. Także wszystkie informacje odnośnie przeznaczenia takiego obiektu na danym terenie oraz tego na przykład, czy nie jest pod nadzorem czy ochroną konserwatorską. To wszystkie tego typu elementy znajdują się właśnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czyli tutaj gdzie? Do Urzędu Miasta, Gminy? Tak, do Urzędu mhm. Miasta, do Starostwa. Także y, można bezpośrednio poprosić o y, wydanie takiego y, wyrysu i wypisu z planu miejscowego lub y, też może nawet przed zakupem e, działki, wystąpić jako osoba e, po prostu zainteresowana takim, takim kupnem lub poprosić właściciela e, działki czy budynku o wystąpienie o warunki zabudowy. Mhm. Dziękuję. A czwarta wskazówka, jaką byś mogła doradzić? E, przede wszystkim e, ważne jest, aby e, nie bać się tego typu inwestycji, i żeby nastawić się na to, że nie będzie łatwo i prosto, ale na pewno satysfakcjonująco. To jest temat rzeka. To jest temat rzeka, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tego typu budynek do adaptacji to tak naprawdę zostają nam ściany i fundament, ściany zewnętrzne. Ponieważ e, przy adaptacji takiego budynku musimy zdawać sobie sprawę, że jest to budynek inwentarski. E, czyli w takim budynku wcześniej przebywały zwierzęta, e, więc e, musimy usunąć wszystko, co się znajduje we wnętrzu budynku, włącznie z tynkami i posadzkami, e, odkazić taki, e, takie ściany i e, posadzki, tak naprawdę wymienić grunt pod posadzkami. Dodatkowo, bardzo często tego typu budynki mają drewniane więźby dachowe, co się wiąże z tym, że przez lata, poprzez drobne ustroje, poprzez wilgoć. Taka więźba może tak naprawdę się nie nadawać już do użytku, więc jest konieczne, aby taką więźbę zdemontować. Często tego typu budynki mają poszycie dachu wykonane z eternitu, więc tutaj musimy wynająć firmę, która zajmie się zdjęciem oraz utylizacją materiału niebezpiecznego. Takim materiałem niebezpiecznym jest również papa, więc, więc tutaj utylizacja papy również może mieć, mieć miejsce. Y, musimy zaizolować dodatkowo fundamenty, więc odkopanie takiego fundamentu, sprawdzenie czy jest izolacja y, pozioma między fundamentem a y, ścianą zewnętrzną, y, i zdecydowanie się oczywiście na, na zaizolowanie takiego, takiego fundamentu. Także jest tu y, naprawdę sporo rzeczy takich, na które trzeba zwrócić uwagę i z których trzeba zdawać sobie sprawę, bo tak naprawdę dostajemy skorupkę którą musimy jakby od podstaw zaadaptować na własne potrzeby. A czy są w tym przypadku jakieś wyjątkowe aspekty prawne? Chodzi głównie o to, czy stodoła jest traktowana jako zwykły budynek mieszkalny, czy trzeba się postarać, żeby takim była? trzeba się postarać ponieważ na etapie składania dokumentów do pozwolenia na budowę musi już w tym momencie być określony sposób zmiany użytkowania takiego obiektu. W moim przypadku tytuł dokumentacji, która była składana do pozwolenia na budowę, to była przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania z gospodarczego na mieszkalne. Aha, czyli to są zwykle budynki gospodarcze. Właśnie. Tak, to są mhm. zwykle budynki gospodarcze, które nie mają przeznaczenia y, mieszkalnego. Y, I też ważną rzeczą jest to, że y, taki budynek y, nie zawsze może zostać przeznaczony na budynek mieszkalny. Tak jak wspominałam wcześniej, może tego na przykład zabraniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Albo mogą być też jakieś elementy, które y, wykluczają na przykład y, możliwość uzyskania pozwolenia. W moim przypadku takim jednym z zapisów z miejscowego planu zagospodarowania była informacja, że może być tylko jeden budynek mieszkalny na jednej działce. W moim przypadku, kiedy ja kupowałam działkę, działka ma 1340 metrów. Na działce znajdowały się dwa budynki, ponieważ oprócz tego budynku z 1940 roku, budynku gospodarczego, znajduje się tam jeszcze budynek mieszkalny z 1947 roku. I to już był budynek mieszkalny na tej całej działce, więc do pozwolenia na budowę działka musiała zostać podzielona i teraz y, każdy z tych budynków ma swoją osobną działkę i dzięki temu można było ten budynek przekształcić z gospodarczego na budynek mieszkalny. Hmm, rozumiem, czyli to jest ten czwarty punkt, o którym mówiłaś, że nie jest tak łatwo, trzeba się nastarać, ale potem warto. Tak. Wyobraźmy sobie, że już przeszliśmy przez te wszystkie punkty i już mamy ten budynek, wiemy, że, że możemy y, myśleć na przykład nad jego wystrojem, y, y, nad jakimiś funkcjonalnościami i chciałabym, Chciałabym najpierw spytać o to, czy możliwe jest, by w takich budynkach wprowadzić inteligentne rozwiązania, by stał się smart home, smart domem? Oczywiście, jak najbardziej. Tak naprawdę, tak jak w każdym jednym obiekcie, możemy to zrobić, ponieważ. Wszystkie instalacje, które wprowadzamy do takiego budynku, muszą być robione od podstaw, ponieważ taki budynek najczęściej nie posiada, czyli posiada jakąś podstawową instalację elektryczną, która przeważnie jest instalacją, której już się nie da ponownie użyć. Dlatego rozprowadzenie jakby całej instalacji od podstaw jest jak najbardziej możliwe. Trzeba tutaj tylko pamiętać o kilku kluczowych elementach, że w momencie, kiedy jest to. Budynek, który ma jakieś właśnie walory estetyczne, które chcemy zachować, typu na przykład ceglana ściana albo ceglany strop, to te instalacje, które wprowadzamy do budynku, możemy wprowadzić albo po posadzkach albo na przykład po ścianach i sufitach, ale już wtedy natękowo. Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzenie systemu smart home, absolutnie nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, ponieważ całą instalację prowadzimy od podstaw. I jak domyślam się, część dobrze jest robić na podstawie, na etapie jeszcze projektu, ale część też można później dodać, tak? Tak, oczywiście. Tak naprawdę system smart home możemy dodać już w momencie instalacji istniejącej. Tak naprawdę w każdym jednym domu czy mieszkaniu taka instalacja może się pojawić, ponieważ są moduły, są elementy całego osprzętu, który możemy podpiąć pod istniejącą instalację i Stworzyć z niej e, smart home. Także tutaj nie mamy tak naprawdę e, też żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o instalacje istniejące. Możemy e, ten system wprowadzić bez problemu. No właśnie, bo od razu nasuwa mi się em, kwestia. Tego, jak łatwo te budynki ogrzać, bo to są bardzo często takie duże kubatury, też stara budowa. I jak jest właśnie z utrzymaniem ciepła w domu i czy można jakoś wspomóc to, żeby nie marnotrawić na przykład ciepła? Tak, oczywiście. W przypadku budynków tego typu mamy kilka różnych rozwiązań. W pierwszej kolejności musimy pomyśleć o tym, Jakim systemem chcemy ogrzewać taki budynek. Jeżeli mamy niedaleko instalację do przełączenia gazu, możemy tutaj wykorzystać ogrzewanie gazowe. Jeżeli chcemy ogrzewać gazem, takiego gazu przy działce nie mamy, możemy wynająć zbiornik na paliwo gazowe. Obecnie coraz częściej i coraz chętniej stosujemy Systemy, które są jakby niezależne zupełnie. Czyli na przykład pompy ciepła z wspomagane fotowoltaiką, gdzie mamy praktycznie dom, który jest samowystarczalny energetycznie. Możemy też do takiego domu stosować na przykład maty grzewcze elektryczne albo ogrzewanie na podczerwień. Są to takie napromienniki, które oddają ciepło. Które się na przykład często stosuje w przypadku starych kamienic, kiedy nie mamy możliwości podłączenia instalacji takiej typowej na przykład, gazu, to często się stosuje właśnie takie napromienniki, które są też bezpieczne i komfortowe. Ale drugim aspektem, który bez tak naprawdę bez tego aspektu nie może istnieć w ogóle kwestia ogrzania takiego obiektu, jest to przede wszystkim ocieplenie. I tutaj w przypadku budynków, które są zabytkowe lub budynków, które mają elewacje na przykład z cegły albo z kamienia, które chcemy zachować, możemy je ocieplić od środka. Wiadomo, że no niestety ale pomniejsza nam to przestrzeń wewnętrzną, natomiast jest to niezbędne, kiedy, kiedy chcemy zachować te walory estetyczne zewnętrzne budynku. Oprócz tego mamy oczywiście możliwość ocieplenia zewnętrznego czyli na przykład zrobienie wełny czy, czy ocieplenia steropianem lub zrobienie ściany warstwowej. I to są, to są takie podstawowe elementy. Oczywiście tutaj też docieplenie dachu. I tutaj mamy do wyboru takich dwóch konkurentów, którzy się ze sobą spierają od, od lat. Czyli tutaj mamy wełnę skalną, drzewną, mineralną lub na przykład pianę pur. Także to są takie systemy. Też mamy natryskowo możemy na przykład celulozą. Lub, lub jakimiś innymi materiałami pochodzenia naturalnego. Czy mogłabyś podpowiedzieć jakieś rozwiązania smart home, które mogłyby wesprzeć ogrzewanie budynku? Tak, oczywiście tutaj głównym takim systemem tak naprawdę są wszelkiego rodzaju czujniki oraz termostaty elektroniczne, które umożliwiają nam zdalne sterowanie ogrzewaniem, nawet kiedy nie ma nas w domu. Dzięki czujnikom temperatury, które są zintegrowane z ogrzewaniem podłogowym czy z grzejnikami. Możemy dostosowywać temperaturę i dogrzewać pomieszczenia, kiedy jest to oczywiście niezbędne, ponieważ kontrola temperatury tutaj tak naprawdę reguluje nam cały ten system. I przede wszystkim dzięki temu mamy komfort cieplny, ale również oszczędzamy zarówno energię elektryczną, jak i na przykład gaz. Jesteś architektką wnętrz, więc to jest to, co bardzo Cię pasjonuje ten temat. I ja też chciałabym właśnie spytać już o wystrój wnętrz, aranżację takiej stodoły. Kojarzy się zwykle z takim stylem boho albo surowym, takim metalowym, czy to rzeczywiście jest najbardziej popularne i, i czy to są jedyne możliwości, czy mogłabyś to skomentować? Nie są tak naprawdę to jedyne możliwości i ze względu na to, że e, tak naprawdę mamy białą kartkę, którą możemy dowolnie zagospodarować, dlatego... Tak jak, tak jak każdy dom czy mieszkanie możemy zaprojektować w dowolnym dla siebie stylu, tak samo wnętrze stodoły również, natomiast ja zdecydowanie jestem zwolenniczką tego, żeby podkreślać charakter danego budynku, czyli bardzo często w takich wnętrzach właśnie pojawia się cegła, pojawiają się jakieś elementy drewna, drewnianych stropów, belki drewniane i Czasem też na przykład odrestaurowana stara, stara podłoga, stare deski, i myślę, że to jest taki, taka baza do tego, żeby stworzyć coś nietypowego, ale nie musimy iść tutaj w jakiś styl country, czy właśnie w boho, czy zupełnie w taki styl industrialny, tylko może być to nasza baza do stworzenia bardzo prostego, nawet monochromatycznego wnętrza opartego o minimalizm, ponieważ to są takie elementy, które już w tym wnętrzu wystarczająco grają pierwsze skrzypce, że nie trzeba tak naprawdę ich bardziej doposażać i bardziej... Y Eksponować elementami, które będą dla nich przeciwwagą. Dlatego ja na przykład u siebie postawiłam na wnętrze proste i minimalistyczne. Zresztą tak jak, tak jak cała jakby moja architektura wnętrz, którą, którą tworzę dla klientów, również w takim duchu jest. Czy widzisz rosnące zainteresowanie osób, aranżacją stodu, adaptacją do zamieszkania? Jest to tak naprawdę trend, który mm, on się rozwija długie, długie lata już. Tak naprawdę y, zaczęło się to od momentu, kiedy y, w telewizji zaczęły się pojawiać programy y, właśnie zagraniczne najczęściej. E, na przykład e, angielskie, gdzie takich budynków e, gospodarczych do adaptacji e, jest zdecydowanie więcej. E, I tam rzeczywiście adaptacje starych stodół e, to jest standard, tak naprawdę. I e, od tamtego momentu widzę takie taki rosnące zainteresowanie właśnie starymi budynkami gospodarczymi. I adaptacją takich, takich obiektów na domy mieszkalne. Jest to bardzo wdzięczny temat, bo dla wszystkich miłośników starej architektury no jest, to, jest to taki temat, który jest bardzo bliski sercu. Uratowanie takiego budynku od, od zapomnienia, od, od dewastacji, od, od rozpadu tak naprawdę ym, no jest takim kluczowym elementem. Tak naprawdę no, ratujmy, ratujmy, póki jeszcze są. Mm -hmm. A takich obiektów niestety już jest coraz mniej. I ale widzę, że ludzie doceniają. Coraz częściej doceniają w takim e, nawet e, momencie, w którym teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o budownictwo, czyli e, kiedy te ceny materiałów też są e, dosyć wysokie, e, to jednak możliwość stworzenia e, czegoś, co już jest bryłą, i, i zaadaptowanie tego na dom, e, staje się tak naprawdę coraz bardziej e, kuszące. Mhm. I czyli sądzisz, że to nie jest chwilowa moda, tylko to się stanie trendem? Nie, to nie jest chwilowa moda, mm -hmm. y, natomiast y, potrzeba do tego y, pieniędzy, <laughs> cierpliwości. I przede wszystkim takiego samozaparcia i wiary w to, że, że można stworzyć z tego coś naprawdę nietypowego i niesamowitego. Takiej wytrwałości, wytrwałości też. Wytrwałości, mhm. tak, zdecydowanie. A jak z kwestią bezpieczeństwa, która jest bardzo ważna. W badaniach 90% osób wskazuje na to, że chce się czuć bezpiecznie, a jednak bardzo często te budynki, stodoły em, są gdzieś na obrzeżach, wsi, często w samotności. Na jakiejś kolonii. E, I mm, co mogłabyś podpowiedzieć, jak zapewnić bezpieczeństwo domownikom w takim domu? E, przede wszystkim e, tutaj zaczęłabym od tematu e, alarmu. Systemu alarmowego i tak naprawdę spięcia tego w jeden cały taki duży system, czyli spięcie alarmu na przykład z syreną alarmową zewnętrzną i wewnętrzną, spięcie go z systemem żaluzji fasadowych, ze spięciem z roletami zewnętrznymi antywłamaniowymi. Oraz połączeniem tego wszystkiego w system kamer i system powiadamiania zarówno na telefon, jak i powiadamiania na przykład firmy ochroniarskiej, która, z którą mamy podpisaną umowę. Także to są takie elementy, które, które możemy wprowadzić. Oprócz tego jest dużo dodatkowych elementów, które umożliwiają nam kontrolę dostępu do takiego domu. Czyli na przykład zamki, które są kodowane lub które mają dostęp z na przykład z jakiejś pastylki lub, lub karty magnetycznej. Są to klawiatury kodowe przy, przy wejściu do takiego budynku. Są to całkiem takie komfortowe rozwiązania, które też umożliwiają na przykład dzieciom wejście do, do domu bez konieczności posiadania kluczy. A wiemy, dzieci, dzieci często te klucze gubią. Mhm. Wiem, to, wiem to po sobie. Natomiast bezpieczeństwo budynku to nie jest tylko i wyłącznie kwestia dostępu osób z zewnątrz, ale to jest również nasze wewnętrzne bezpieczeństwo. Czyli tutaj mam na myśli na przykład czujki dymu, czujki czadu i czujki przeciwzalewowe. Dzięki temu możemy kontrolować, czy na przykład nie mamy jakiegoś wycieku w domu, czy, czy na przykład właśnie nie wybuchł pożar. Mhm, I możemy to kontrolować zarówno będąc w tym domu, jak i poza domem. Tak, prawda? dokładnie. Mhm. Jest, to, Gdzieś... jest to naprawdę bardzo komfortowe rozwiązanie i możemy tak naprawdę z każdego jednego miejsca na świecie, mając aplikację w telefonie, sprawdzić, czy, czy nic się nie dzieje, zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Mhm. Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, ale zanim się z tobą pożegnam, chciałabym jeszcze zaproponować naszym widzom i słuchaczom takie krótkie podsumowanie, żeby w tym morzu ciekawych i cennych informacji nie utonęli, czyli jakbyś mogła w kilku słowach dosłownie podsumować. Na początek, co oferuje tego typu przestrzeń, jaką jest stodoła, czego nie może dać budowa domu od podstaw? Przede wszystkim, unikalność architektury i często też unikalność samego miejsca, ponieważ są to obiekty najczęściej na obrzeżach miast lub wsi. Jest to malowniczy teren położony na przykład nad jeziorem lub nad rzeką. Przede wszystkim, jest to już zieleń urządzona ponieważ takie obiekty posiadają najczęściej właśnie i drzewa owocowe, i, i duże drzewa, tak jak na przykład u nas są dwa orzechy włoskie, z których oczywiście korzystamy na jesień, kiedy, kiedy orzechy można, można zbierać. Bardzo Polecam w ogóle kupno nawet działki, czy to z budynkami gospodarczymi, czy nawet pustej działki w okolicy, która ma już swoją historię, którą można tak naprawdę tworzyć od nowa. I którą można poznawać tak naprawdę poprzez archiwa, poprzez stare zdjęcia, poprzez rozmowy z sąsiadami, bo tak naprawdę też ten cały klimat tego miejsca też stworzy społeczność, która, która tam jest, bo, bo to są naprawdę cudowni ludzie, tacy, którzy potrafią z otwartymi ramionami, tak naprawdę, przyjąć nowych mieszkańców i, i podzielić się tak naprawdę ich historią, swoją historią miejsca oraz, oraz tym, tym, tak naprawdę, co, co mają do zaoferowania. Czy mogłabyś w ramach podsumowania jeszcze raz nam. Dosłownie w kilku y, punktach powiedzieć o tym, na co trzeba być gotowym, decydując się na y, zaadoptowanie stodołu lub budynku gospodarczego, a z czego często nie zdajemy sobie sprawy? Y, przede wszystkim y, y, skorzystanie z profesjonalistów ponieważ tutaj jest całe grono osób, które, które powinniśmy zatrudnić przy, przy takiej adaptacji, rozpoczynając od konstruktora, kończąc na, na architekcie. Jeżeli chodzi właśnie o projekt, natomiast też powinniśmy zwrócić uwagę na osoby, które będą pracowały przy przebudowie takiego budynku, ponieważ dobrze wziąć firmę, która się specjalizuje w starych budynkach, ponieważ oni wiedzą, jakie systemy zastosować, aby później uniknąć problemów przy późniejszym użytkowaniu tego typu obiektu. Jest to przede wszystkim bardzo wdzięczny temat, natomiast droga jest trudna, wyboista, ale zdecydowanie warto się podjąć tego. Czyli nie nastawiamy się na łatwą, miłą i zawsze przyjemną podróż? Może to być dość trudno, z niespodziankami, ale cel tej podróży jest warty. Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim są to obiekty, które warto zachować. I też warto pamiętać, że w trakcie przebudowy takiego obiektu, żeby nie stracić charakteru, tak jak w przypadku na przykład mojego domu, najpierw została wykonana cała analiza obiektów, które znajdują się na tym terenie, dopiero później zaczęliśmy projektowanie, i stąd właśnie powstała. Czarna stodoła na wzór stodół, które, których jeszcze kilka na tym terenie się znajduje. Czy mogłabyś jeszcze w ramach podsumowania wskazać, jak możemy dostosować technologię i urządzenia smart do stodoły lub budynku gospodarczego, które adaptujemy do zamieszkania? Jeżeli mamy istniejącą instalację, to tutaj możemy, tak jak wcześniej wspominałam, skorzystać z urządzeń, które, które do takiej instalacji istniejącej możemy podłączyć i bez problemu z tym systemie sterować gniazdkami czy oświetleniem. Ale mamy też urządzenia, które nie wymagają dodatkowo doprowadzenia prądu, czyli są to urządzenia bateryjne lub akumulatorowe, które mają swoje źródła Zasilania. Dzięki temu nie potrzebujemy absolutnie prowadzić do tych urządzeń dodatkowych instalacji. Możemy je podpiąć na przykład pod, pod markizę zewnętrzną, pod rolety, pod inne systemy do, do zasłaniania okien, ale nie tylko. Natomiast przy instalacjach już. Tworzonych od podstaw, no to tutaj mamy wachlarz, wachlarz pełen. Możemy, możemy sterować rekuperacją, ogrzewaniem, yy, oświetleniem, yy, chociażby ekranem do, do rzutnika. Yy, I tak naprawdę możemy tworzyć sceny świetlne, możemy yy, robić yy, naprawdę nie nieograniczone tutaj zestawienia, jeżeli chodzi o wpięcie tego w system inteligentny i sterować tym systemem z każdego jednego miejsca, nie tylko z domu, ale również tak naprawdę z każdego miejsca na świecie. Aniu, bardzo dziękuję za rozmowę, za podzielenie się mnóstwem ciekawych i cennych wiadomości, wskazówek, rad. Rozumiem, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany stworzeniem projektu wnętrza Stodoły, to może próbować się z Tobą kontaktować. Jak najbardziej. I prowadzisz też na Instagramie e, profil stodolowy, prawda? Tak, zgadza mm. się. E, dziękuję bardzo Ci za rozmowę. S Was, drodzy słuchacze, widzowie, zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania poprzednich odcinków w ramach e, wideo podcastu Smart Domowe Rozmowy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. To był wideo podcast Smart Domowe Rozmowy by Somfy. Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów na YouTube, Spotify oraz iTunes. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.